Dzień dobry. Proszę, moi drodzy, wybaczyć ten kąt, ale właśnie zakładam buty, dlatego że będzie dzisiaj odcinek Wojownika. W sensie jest to kolejny mini vlog, czyli bardzo krótki vlog z bardzo ważnym, niepojęcie ważnym gadaniem. Musimy tylko zejść 5 pięter niżej, czyli do naszej klasztornej siłowni, która jest w piwnicy. Jedziemy! Czekajcie, dajcie mi sekundkę, tylko niech się doprowadzę do jakiegoś porządku, wybaczcie. Moi drodzy, przepraszam, że będzie trochę pewnie jakieś takie echo i tak będzie dudnić, no ale jesteśmy w piwnicy. Gadanie, wbrew pozorom bardzo ważne gadanie. Moi drodzy, zabrałem was specjalnie do siłowni, żeby po pierwsze wam pokazać siłownię, chociaż niektórzy ją pewnie już widzieliście na jakichś vlogach, ale ostatnio niektórzy, a czekajcie, tylko to sobie wyłączę. Ostatnio niektórzy mówili, żeby pokazać siłownię, no więc tak wygląda nasza siłownia, w sensie mamy takie jedno pomieszczenie w piwnicy, no i tutaj po prostu czasem sobie przechodzimy, jest orbitrek, jest, no ciężary są, jest do boksowania i jest bieżnia, a tam można jeszcze wisieć do góry nogami, ale ja to tego nie rozumiem, o co to chodzi. Dlatego to przyszedłem, bo zobaczcie, że to jest pewnego rodzaju zmaganie. To nie każdy z was to może trochę ćwiczył w życiu, a szczególnie kto na przykład próbował zrzucić trochę wagi, no to wie, jakie to jest zmaganie, jak się trzeba, przepraszam, umęczyć, żeby się właśnie, żeby ten tłuszcz wypocić z siebie i żeby go usunąć. I tak sobie pomyślałem, że to jest po prostu dobry start do pewnej bardzo ważnej prawdy duchowej, moi drodzy. Jedno ze zdań, które myślę do końca życia będzie bardzo mocno pracować w mojej głowie, to jest zdanie świętego Pawła, gdzie on w jednym ze swoich listów pisze, a bardziej pyta, z takim trochę wyrzutem nawet, czy już się opieraliście grzechowi aż do krwi? Czyli czy wasze zmaganie ze złem, które wam się narzuca, jest was tak podejmowane, że to jest po prostu jak śmiertelna walka, po prostu na śmierć i życie, tak że się krew leje. Moi drodzy, kiedy ja patrzę na moje zmaganie ze złem, to niestety nie zawsze tak było, albo raczej przez bardzo długi czas w moim życiu nie było takiego zmagania, kiedy przychodziła jakaś pokusa, kiedy mówiła, że chce wejść, to ja mówiłem, nie, nie, a chodź. I tyle było mojej walki, nie? Moi drodzy, kiedyś odkryłem bardzo ważną rzecz, właśnie w związku z tym zdaniem też. Jak się nawracałem, to już tam ładne lata temu, to miałem taki czas, że całkowicie skończyły się moje grzechy. Jeżeli słyszeliście mojego świadectwa, to wiecie, o czym mówię. Byłem potwornie powiązany w różnego rodzaju zniewolenia, grzechy i tak dalej. I kiedy się nawróciłem, znaczy zacząłem się nawracać, no to nagle się wydarzyło wielkie uwolnienie. Były takie po prostu wręcz miesiące, w sumie to nawet prawie lata, kiedy nic w ogóle nie było. Nie miałem w głowie żadnego w ogóle pomysłu, żeby grzeszyć. Wydawało mi się, że grzechy to jest najgłupsza rzecz na świecie i że nigdy w życiu już nie popełnię żadnego grzechu. No wiem, no głupi, byłem po prostu jak but. Jakie było moje rozczarowanie, kiedy po tam już wielu miesiącach nagle pomału, kroczek po kroczku, a potem z całym impetem wróciły wszystkie możliwe pokusy. I kochani, uzmysłowiłem sobie potem już po latach, jakoś tam pracując nad sobą, prowadząc pewną walkę duchową, że tak będzie w ogóle do końca życia. Że ja będę kuszony do końca życia. Kochani, to jest trochę tak jak z alkoholikiem. Że nawet jak alkoholik już nie pije i może być trzeźwy nawet, nie wiem, 30, 40, 50 lat,
To on o sobie zawsze mówi, że jest alkoholikiem do końca życia, tylko akurat nie pijącym. Otóż ja jestem uzależniony od wielu grzechów, tylko jestem niepraktykujący. Ale to nie znaczy, że to kiedykolwiek odejdzie. I koniec w pewnym momencie było dla mnie bardzo uwalniające uzmysłowienie sobie, że to nigdy prawdopodobnie nie odejdzie, że do końca życia, pewnie do ostatniej... Przepraszam was bardzo. Pewnie do ostatniej sekundy mojego życia, nawet na łożu śmierci, będę się zmagał. I tylko wtedy, kiedy podejmę walkę aż do krwi, kiedy będę się pocił duchowo tak, że po prostu pot i krew będą lecieć w moim duchu, to tylko wtedy tę walkę wygram. I dla mnie to już jest uwalniające. Kiedyś się na to bardzo zżymałem. Dlaczego, Panie Boże? Czemu nie możesz zrobić tak, żeby już nie było tego kuszenia, tego męczenia? Nie, ono będzie. Ono będzie, bo ono mnie nieustannie kieruje do Bożego miłosierdzia. Ono mnie nieustannie kieruje do tego, że jest Pan Bóg. I nawet jeżeli bym upadł, to już się tego nie boję, bo wiem, że się podniosę i znowu będę boksował. Znowu będę męczył się i będę się pocił, mając nadzieję, że nie upadnę. Ale nawet jeżeli, to się znowu podniosę. Na tym polega walka, na tym polega prawdziwe zmaganie aż do krwi. Nawet jak cię potną i się krew leje, to wstajesz, uleczą cię, uleczy cię Matka Boża. Tam, kochani, gdzie tam? Tam to jest, tam. Tam na ścianie, na wprost naszej bieżni i na wprost orbitreka mamy Matkę Bożą. Zawsze na nią patrzymy, kiedy tu jesteśmy, dlatego że ona była największą wojowniczką i ona też zasklepia rany. Więc wiem, że jak padnę, to ona mnie podniesie, ona mnie zabandażuje, ona mi da ulgę, bo przyniesie mi Pana Jezusa, czyli da mi najlepszą ulgę na świecie, bo to nie ona ma ulgę, tylko on ma, ale ona go zawsze przynosi. No i wstanę i będę walczył dalej. I będę się boksował z tym złem aż do końca życia, aż w końcu go Pan Jezus pokona, bo to nie ja, ale w końcu go Pan Jezus pokona na końcu mojego życia. Kochani, czy walczycie aż do krwi? Czy w waszym zmaganiu z grzechem walczycie aż do krwi? Taki dzisiaj mini vlog.